W scenerii w centrum Słowatycz na prezentacji tradycji pożegnania starego roku wyboru brodacza roku 2019. Bardzo bym prosił. W Słowatyczach odmiennie niż w innych miejscowościach nie świętujemy tylko jeden dzień w Sylwestra z zakończenia roku. My świętujemy 3 dni razem z brodaczami, z kolorowymi, śmiesznymi, strasznymi istotami, które nas tutaj wszystkich bawią. Zresztą można rozejrzeć się wokoło. Wszyscy mają uśmiech na twarzy. To jest radosne pożegnanie starego roku. Tradycyjne oczywiście tylko w Słowatyczach, tylko u nas. Nigdzie indziej tego nie ma. W Słowatyczach to jest marzenie mężczyzny być brodaczem? Czy marzenie? Ja myślę, że to jest też taka konkurencja między młodymi mężczyznami. Kto zrobi fajniejszy kapelusz, kto lepiej będzie wyglądał, kto będzie bardziej witalny, kto tam więcej dziewczyn złapie na te tak zwane chocki. Także myślę, że to jest to i to jest bardzo piękne. Z tymi Słowatyczami domyślam się, że nowy rok będzie dla Słowatyczy udany. Z tymi brodaczami. Mam nadzieję, że tak. Co prawda brodacze może nie będą nam towarzyszyli codziennie w tym nowym roku, ale na pewno gdzieś tam w świadomości tu mieszkańców, oni gdzieś tam z tyłu głowy są, więc będą przynosić szczęście. Drodzy Państwo, oni nie są groźni, oni tylko tak wyglądają, że są groźni. Brodacz z numerem... Dziękujemy szósteczce, a teraz proszę. Numerem 9. Dziewiąteczka. Pana wójta, proszę o wręczenie nagrody dla najmłodszego brodacza roku 2019. Wielkie brawa. Pierwsze miejsce zajmuje brodacz z numerem 3. I właśnie trójeczka została brodaczem roku 2019. Prosimy o wielkie brawa. Będzie honorowe perły unosił przez cały rok do przyszłych wyborów. Brodacze Słowatycy to jedna z wielu osobliwości powiatu bielskiego. To wydaje mi się, że jedna z bardzo cennych inicjatyw na terenie powiatu bielskiego i gminy Słowatycze. Z roku na rok widzimy coraz większe zainteresowanie. Jestem tu po raz któryś i widzę, że naprawdę osób, które się tym interesują, przybywa. Są osoby i z Białej Podlaski, z Parczewa i z Włodawy, a nawet jak dzisiaj widzieliśmy telewizja Polsat News, więc o zainteresowaniu więcej się nie trzeba mówić. Ranga imprezy, ranga Słowatycz i ranga brodaczy słowatyckich to jedyna tradycja, która jest znana tu w tej miejscowości konkretnie i tylko w tej miejscowości, nigdzie indziej, ani w Polsce, ani w Europie nie ma takiego wydarzenia jak brodacze. Tak, próbowałem się wczytywać w informacje o brodaczach, skąd to się bierze. Byłem kiedyś nawet na specjalnym wykładzie etnografów, którzy też nie wiedzą, skąd ta wspaniała tradycja przybyła. Ja myślę, że gdzieś na końcu świata jest podobna, bliźniacza tradycja, tylko jeszcze tego nie odkryliśmy. Na Wyspie Wielkanocnej. Być może sam kiedyś osobiście rzeźbiłem płaskorzeźby w korze właśnie i inspirowałem się rzeźbami z Wysp Wielkanocnych i myślę, że być może tam. Dziękuję. Jaki będzie to rok? Wszyscy z niecierpliwością czekamy na zabawę sylwestrową, na nowy rok. Myślę, że ten nowy rok będzie dobrym rokiem dla powiatu bielskiego, bo jak widzieliście Państwo na naszych sesjach, w budżecie, który już przyjęliśmy, rok jest bardzo optymistyczny, ale moim marzeniem jest to, żeby ten rok był dobrym rokiem dla naszej ojczyzny, dla Polski, żebyśmy się czuli bezpiecznie, ale tak naprawdę dosłownie bezpiecznie w otoczeniu tym międzynarodowym. Jeszcze jedno zdanie na temat powiatu bielskiego. Myśmy jechali tutaj do Słowatycz z Białej Podlaskiej i powiem tak, to żeśmy zauważyli po drodze, Białej Podlaskiej śniegu nie ma, w Słowatyczach ten śnieg jest. No Słowatycze, jak sama nazwa wskazuje, leżą nad Bugiem, a Bóg to coraz bliżej bieguna, coraz bliżej wschodu i ten śnieg ze wschodu nam tutaj napadał i przyniósł mały mrozek, co widać dzisiaj na moim nosie, jest lekko czerwony.